My zapraszamy już kolejnego prelegenta. Jest z nami pan Artur Kozera z firmy Rapul Polska, który będzie nam mówił o, dla nikogo nie będzie to zaskoczeniem, o odmianach rzepaku, jak je dopasować do dzisiejszych warunków. Dzień dobry, panie Arturze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Bardzo się cieszę, że jest pan z nami, że możemy się twarzą w twarz spotkać. Większość prelegentów jest online, my mamy tą przyjemność. Panie Arturze, zostawiam pana z naszymi prelegentami. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę jeszcze. Ja poproszę jeszcze pointer i już będę zaczynał. I zaczynamy. Dzień dobry, witam państwa jeszcze raz. Jest mi niezmiernie miło, że mogę przed państwem wystąpić. Co prawda wolałbym spotkać się z państwem osobiście, ale niestety warunki pandemiczne, z jakimi mamy do czynienia, powodują to, że nie jest to możliwe. Mam nadzieję, że w przyszłoroczne forum uda nam się już zorganizować z państwem, z państwa udziałem w sali ziemi. Myślę, że Tobagrar Polska jest takim dobrym forum, na którym warto się spotykać i myślę, że dzisiejsze wystąpienia, które państwo już mieliście możliwość posłuchania, no, dostarczyły państwu bardzo dużo i ciekawych, interesujących informacji. Ja, proszę państwa, chciałbym przejść do mojego wystąpienia. Ja będę mówił na temat rzepaku. Dużo dzisiaj państwo słyszeliście tutaj już w tej sesji agrotechnicznej na temat płodozmianów, na temat roślin, które w tych płodozmianach występują. Ja bym chciał kilka słów powiedzieć na temat rzepaku, bo pracuję w firmie Rapul Polska, a zajmujemy się rzepakiem, konkretnie zajmujemy się, proszę państwa, poszukiwaniem takich rozwiązań, które państwu w tych trudnych, zmieniających się warunkach klimatycznych będą ułatwiały uzyskiwanie przede wszystkim zadowalających plonów, bo myślę, że to jest ten nadrzędny aspekt, którym wszyscy jesteśmy zainteresowani. Zanim przejdę do przedstawienia tutaj szczegółów związanych już z odmianami rzepaku, pracami hodowlanymi. Dwa słowa na temat firmy Rapul. Proszę państwa, firma Rapul to są trzy europejskie hodowle, które zajmują się hodowlą rzepaku. Jest to hodowla DSV, jest to hodowla NPC Dlempke i hodowla Boris von Eckendorf. Ta hodowla zajmuje się rzepakiem miarym. On może ma mniejsze znaczenie tutaj w naszych warunkach klimatycznych w Polsce, niemniej jednak również w naszej ofercie również rzepak miary się znajduje. Proszę państwa, firma Rapul to 13 stacji doświadczano-hodowlanych, które zlokalizowane są w całej Europie. W Polsce, proszę państwa, mamy dwie stacje hodowlane. Jedna zlokalizowana jest koło Kościana w Wielkopolsce, to są Spytkówki. Druga natomiast zlokalizowana jest w okolicach Gostynia, również to jest Wielkopolska. Jest to stacja w miejscowości Gola. Proszę państwa, prowadzimy w Europie nasze badania i prace hodowlane na przeszło 250 tysiącach poletek hodowlanych. W tej chwili firma nasza to jest 12 oddziałów handlowych, które mieszczą się w różnych krajach, nie tylko w Europie, poza Europą też różne kraje Rapul jest reprezentowany. Codziennie, proszę państwa, około 150 osób, 150 doradców dociera z informacjami do państwa, do naszych odbiorców, do plantatorów. W Polsce jest to grupa 12 doradców handlowych, którzy na co dzień są gotowi do spotkań z państwem. Proszę państwa, do chwili obecnej wprowadziliśmy przeszło 200 odmian mieszańcowych. Tak dla przypomnienia, pierwsza odmiana mieszańcowa została zarejestrowana w 1996 roku, także 20 kilka lat przeszło 200 odmian w tej chwili z naszej hodowli gości na państwa polach. Ponadto w tym roku ponad 2 600 000 hektarów w Europie obsiany jest odmianami, które pochodzą z hodowli Rapul. Proszę państwa, jakie są główne cele hodowli, na czym się skupiamy, czego poszukujemy, jakich rozwiązań państwo od nas oczekujecie. Przede wszystkim tym nadrzędnym celem, na którym skupiają się hodowcy, jest poszukiwanie odmian, które będą plonowały na bardzo wysokim poziomie. To jest pierwszy element, ale drugi, nie mniej ważny, a szczególnie w ostatnich latach stał się on jednym z ważniejszych,
najważniejszych elementów na naszym rynku w Polsce. Chodzi tutaj o parametry jakościowe i tutaj chcę zwrócić szczególnie uwagę na poziom zaolejenia, czyli zawartości tłuszczu w nasionach. Jest to surowiec nasiona do tego, żeby produkować olej, dlatego ten parametr jest bardzo istotny. Poza tym, proszę Państwa, w zależności od tego, gdzie zlokalizowana jest uprawa, tam panują określone warunki. Dlatego też poszukiwanie nowych odmian sprowadza się do tego, że staramy się dostosować je do tych warunków, których tym odmianom przychodzi rosnąć. Także w zależności od tego, jaka to jest strefa klimatyczna, poszukujemy w przypadku stref morskich czy kontynentalno-morskich takich odmian, które przede wszystkim będą charakteryzowały się wysoką odpornością na różnego rodzaju choroby grzybowe, którymi tutaj często się spotykamy, aczkolwiek również choroby wirusowe, które w ostatnich latach się pojawiły, ale o tym za chwilę. Kolejne elementy, na które też zwracamy uwagę, tutaj one są związane bardziej z klimatem kontynentalnym. Bardzo często jest zapominana taka cecha, która wiąże się z zimowaniem, a mianowicie zimotrwałość, ale pamiętajmy, że rzepak to jest taka uprawa, która na polach musi przejść okres spoczynku zimowego. Jest to odmiana, która ma wysoką biomasę. Jest to uprawa, która te 11 miesięcy gdzieś na tym polu nam musi sobie z różnymi czynnikami poradzić. Dlatego zimotrwałość to jest ten element, jeden z kluczowych, który będzie nam istotny i potrzebny, jeżeli nam się ta zima przytrafi, a myślę, że to jest kwestia czasu, że ona na pewno się pojawi. I musimy zakładać, że ona będzie już w momencie siewu, a siew wykonujemy w drugiej połowie sierpnia, na początku września. Dlatego o tym też należy tutaj pamiętać. Proszę Państwa, idąc dalej, co jest takim ostatnich latach było głównym wyzwaniem, jeżeli chodzi o hodowców, a mianowicie, proszę Państwa, znalezienie odporności na chorobę, która jest starą chorobą, która już od lat 80. minionego wieku gościła na naszych polach. Jest to wirus żółtaczki rzepy, ale ze względów różnych ona nie stanowiła zagrożenia gospodarczego, nie powodowała nam jakichś znacznych spadków plonu. Natomiast od momentu, kiedy wprowadzono zakaz stosowania zapraw neonikotynoidowych, populacje przede wszystkim różnych szkodników, między innymi mszyc, były po prostu poza kontrolą. Na to nałożyły się zmieniające się warunki klimatyczne. Przyczyniło się to, że te populacje mszyc się namnożyły w znacznych ilościach, a one niestety są tym wektorem, który przenosi nam tą chorobę na rośliny, na rzepak. W związku z powyższym mieliśmy w kilku latach dosyć spore ograniczenia wysokości uzyskiwanych plonów. Stąd też choroby wirusowe i poszukiwanie tych odporności jest tym głównym naszym wyzwaniem. Proszę Państwa, kolejna rzecz, klimat się zmienia i musimy poszukiwać takich odmian, które będą w stanie adaptować się do tych zmiennych warunków pogodowych. Zazwyczaj powinniśmy mieć do czynienia z czterema porami roku. Niestety w tej chwili, w ostatnich kilku latach nastąpiła zmiana i praktycznie nie mamy okresu spoczynku zimowego, mamy albo jesień, albo mamy upalne lato i niestety rośliny w takich warunkach muszą wzrastać, co zazwyczaj nie jest łatwe. Dlatego też w tych pracach hodowlanych będziemy szukali i poszukujemy tego, co będzie korzystnie wpływało na wysokość plonów, żeby te plony były zadowalające. Proszę Państwa, oczywiście, żeby znaleźć odpowiednie rozwiązanie, testujemy różnego rodzaju odmiany już na poletkach hodowlanych tutaj w Polsce. Jako taki przykład chciałbym przedstawić jedno z naszych doświadczeń, które prowadzimy w naszej stacji doświadczalno-hodowlanej NPC Lempke w Goli. Jest to doświadczenie, które obejmuje trzy czynniki, jak Państwo widzicie. Po pierwsze, to są dwa terminy siewu, czyli termin optymalny i termin opóźniony. No, zdarza się w naszych warunkach, że z tym siewem niestety musimy uciekać na początek września, a to nie zawsze jest dla nas korzystne, ale to za chwilę będę Państwu starał się pokazać, jak to wygląda. Kolejny czynnik to jest 5 poziomów nawożenia azotem. Proszę Państwa, dosyć dużo w ostatnich latach mówi się o nawożeniu azotem. W tej chwili są wprowadzone różnego rodzaju regulacje prawne, które mówią nam o ograniczeniu stosowania tego składnika, ale chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ograniczenia to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, proszę Państwa, azot i pieniądze wydane na zakup każdego kilograma azotu dla nas powinny skutkować wyższym czy plonem na zadowalającym poziomie. Każda zainwestowana złotówka w nawożenie, w azot powinna dawać nam określone profity
elementy związane z plonem. No i kolejny, trzeci czynnik, którym w doświadczeniu również omawialiśmy, czy staraliśmy się rozpoznać, to są oczywiście odmiany, są różne odmiany, to są konwencjonalne mieszańce, ale też mieszańce takie, które już mają wkomponowany gen chociażby odporności na wirusa żółtaczki rzepy. I proszę Państwa, jak wyglądają wyniki, gdybyśmy mieli tutaj przedstawić takie zestawienie wyników naszych doświadczeń, które prowadziliśmy w ostatnich 3 latach. Chcę zwrócić uwagę na poziomy plonowania w roku 2018, 2019 czy 2020. Jeżeli Państwo zwrócicie uwagę na slajd, to zobaczycie, że w 2018 faktycznie widać istotne różnice, jeżeli chodzi o poziomy plonowania. Plony być może nie były na jakimś bardzo wysokim poziomie, ale jednak te różnice wystąpiły. Wszystko przemawia za tym, że ten termin optymalny jednak jest zdecydowanie korzystniejszy. Ale jak spojrzymy z kolei na rok 2019, to widzimy, że praktycznie większych różnic pomiędzy poszczególnymi terminami siewu nie zauważyliśmy. I 2020 również podobnie. I jeszcze tutaj tak uzupełniająco powiem Państwu, jak wyglądały terminy konkretnie, jeżeli chodzi o konkretne daty. Proszę Państwa, optymalny termin to jest termin 20 sierpnia, natomiast termin opóźniony to w tym naszym przypadku, naszych doświadczeń, to był 4 września. Proszę Państwa, tak wygląda sprawa związana z terminami siewu. Proszę Państwa, kolejna rzecz, jak wygląda poziom plonów, a odporność roślin, odporność rzepaku na choroby, a konkretnie na chorobę wirusową, wirusa żółtaczki rzepy. I proszę Państwa, znowu zestawiając nasze doświadczenie, wyszło nam w ten sposób, że odmiany, które charakteryzują się, mają wyższą odporność i posiadają gen odporności na wirusa żółtaczki rzepy, plonują średnio w naszym doświadczeniu 6% wyżej. Co tutaj jest ważne, chcę powiedzieć, że różnie to wychodziło w różnych latach. W jednym z lat mieliśmy nawet wzrost plonu na poziomie około 11%. Średnio 6%, czyli wybierając do uprawy odmiany, warto zwrócić na odmiany takie, które mają gen odporności na wirusa żółtaczki rzepy. Proszę Państwa, kwestia azotu. Na tym slajdzie Państwo widzicie, że generalnie, jeżeli chodzi o skoki w poziomie nawożenia, poziomie uzyskiwanych plonów w kontekście poziomu nawożenia, najwyższy skok występuje pomiędzy 60 a 120 kg azotu. Natomiast jest to może 60 kg, jest to mniej ważne z punktu widzenia gospodarczego, ale chcę zwrócić uwagę, że w tym przypadku tych doświadczeń wychodzi, że ten poziom optymalny w tych warunkach, w których prowadziliśmy nasze doświadczenie, to jest pomiędzy 120 a 180 kg azotu na hektar. Oczywiście mówimy cały czas w przypadku naszych doświadczeń o nawożeniu wiosennym azotem. Jest to ten czynnik różnicujący. Proszę Państwa, na kolejnym slajdzie, tu już pokazałem w procentach, jak wygląda skok. Ten największy skok, tak jak tu Państwo widzicie, to jest oczywiście przy poziomie pomiędzy poziomem 60 a 120. Chcę tu jako uzupełnienie powiedzieć, że te poziomy 0 czy 60 bardziej są dla nas poziomami kontrolnymi, natomiast z punktu widzenia gospodarczego to interesują nas te poziomy pomiędzy 120 a 180 kg azotu na hektar. Jak tu widzicie Państwo, pomiędzy 120 a 180 kg, czyli o 60 kg więcej azotu, ten skok już jest stosunkowo nieduży. Dla tych warunków, jak liczyliśmy matematycznie, dawka azotu najbardziej optymalna mieściłaby się w przedziale około 160-165 kg azotu na hektar. I proszę Państwa, idąc dalej, już taki slajd podsumowujący to doświadczenie. Proszę Państwa, każdy z roków uprawy, jak widzicie Państwo, statystycznie się różni między sobą i to jest normalne, bo w każdym z tych lat panują inne warunki pogodowe, inne warunki wilgotnościowe, termiczne, inna jest presja szkodników, inna chorób, dlatego to jest zrozumiałe. Na co chcę zwrócić uwagę, proszę Państwa, jeżeli spojrzymy na terminy siewu. Oczywiście statystycznie, jak spojrzymy, tutaj widzimy, że jest istotna statystyczna różnica i wszystko przemawia za tym, że jednak termin optymalny jest tym najbardziej właściwym. Ale jak Państwo wrócicie do tego slajdu mojego pierwszego, gdzie pokazywałem, każdy rok był inny. Czyli tak naprawdę na tą statystyczną różnicę wpłynął w największym stopniu pierwszy rok, gdzie ta istotna różnica była na dosyć dużym poziomie. Kolejna rzecz, proszę Państwa, przykład odmiany mieszańcowej, która nie ma odporności na wirusa żółtaczki rzepy i odmian mieszańcowych, które tą odporność mają. Widać,
pokazać, że ta zwyżka plonu jednak jest, czyli odmiany, które mają gen odporności na wirusa żółtaczki rzepy w okresie jesiennym koncentrują się na tworzeniu plonu, budowaniu rozety, zawiązków pędów bocznych, natomiast nie koncentrują się na tym, żeby walczyć z chorobą, z wirusem, który namnaża się w roślinie. I proszę Państwa, jako rozwiązania, takie już idąc ku końcowi mojego wystąpienia, proszę Państwa, z tych najnowszych takich rozwiązań, które proponujemy i którymi chcemy Państwa skusić, to jest oczywiście odmiana Temptation. Jest to odmiana, która w tym roku pierwszy raz zagościła na polach. Jest oczywiście to już to odmiana z tego nowego rozdania genetycznego z genem odporności na wirusa żółtaczki rzepy. Myślę, że to jest odmiana, która w najbliższych latach zastąpi odmianę, którą Państwo znacie. To jest odmiana Atora, która sprawdzała się na średnich i słabszych stanowiskach z naszej hodowli, a Temptation będzie tą takim następcą, ta odmiana. Natomiast druga odmiana, na którą tutaj chciałem zwrócić też uwagę, to jest odmiana Duke. Jest to odmiana, która dedykowana już jest na lepsze i dobre i bardzo dobre stanowiska. Jest to wzorzec coborowski, co też myślę warto podkreślić. I proszę Państwa, już przechodząc do zakończenia, jak Państwo widzicie, i odmiana Temptation, i odmiana Duke charakteryzują się tym, co nas szczególnie interesuje. Chodzi o to, że mają w porównaniu ze wzorcem wyższą zawartość tłuszczu w suchej masie. W przypadku Temptation jest to 1,6%, w przypadku odmiany Duke jest to 1,4%. I proszę Państwa, przechodząc już do wniosków, chciałbym powiedzieć tak, proces hodowlany cały czas trwa i cały czas staramy się znajdować takie rozwiązania, które sprostają różnym wymaganiom aktualnego rolnictwa. Proszę Państwa, klimat się zmienia, są wprowadzane różnego rodzaju ograniczenia dotyczące stosowania środków ochrony roślin, stosowania nawozów, także ten proces cały czas biegnie i na co chcę zwrócić uwagę. Proszę Państwa, już dzisiaj nasi hodowcy muszą zastanowić się, jakimi ograniczeniami będziemy mieli do czynienia za 8, 9, 10 lat, bo proces wyhodowania odmiany trwa mniej więcej tyle, czyli 8 do 10 lat musimy wyprzedzać to, co będzie się wydarzało na naszym rynku, z naszym klimatem, z naszym sposobem gospodarowania. I oczywiście tym elementem nadrzędnym jest to, żeby każdą zainwestowaną złotówkę w nawożenie, w ochronę przełożyć efektywnie w poziom uzyskanego plonu. To tyle z mojej strony, także dziękuję bardzo Państwu za uwagę i zapraszam do zapoznania się z całą naszą ofertą. Panie Arturze, bardzo dziękujemy za interesujący wykład. Wiemy, że rzepak jest tą rośliną, którą trudno przecenić, jeśli chodzi o jej zalety w podozmianie. Ja chciałem na rozgrzewkę, żeby rozpocząć sesję pytań, zapytać o coś takiego. Wiemy, że rolnicy coraz częściej wybierają odmiany hybrydowe, ale też hodowcy coraz częściej takie odmiany rolnikom chcą proponować i im oferować. Czy jest tak, że możemy spodziewać się sytuacji, że odmiany hybrydowe wyprą z naszego rynku odmiany populacyjne? Pytanie jest bardzo dobre, ciekawe. Powiem panu, panie redaktorze i państwu w ten sposób. Generalnie myślę, że jest stale miejsce na rynku dla odmian populacyjnych. No średnio około te 20% to są odmiany w tej chwili populacyjne, z którymi pracujemy z naszymi odbiorcami. Ale chcę też powiedzieć, że odmiany mieszańcowe, odmiany hybrydowe to są odmiany, które no, mają ten efekt heterozji, czyli wybujałości. I szczególnie w kwestii zmieniającej się klimatu, one są skłonne lepiej adaptować się do tych zmiennych warunków środowiskowych, z którymi mamy do czynienia, a coraz częściej no, musimy z różnych względów opóźniać te siewy. I myślę, że w tych opóźnionych siewach, późniejszych siewach będą sprawdzały się na pewno lepiej odmiany mieszańcowe, co nie oznacza, że odmiany populacyjne z rynku znikną. Także myślę, że stale będą miały swoje miejsce. Może nie jest to jakieś duże miejsce, ale ta nisza na pewno dla tych odmian zawsze będzie istnieć. Czyli odmiany populacyjne mogą się jeszcze nie martwić o to, że zostaną wypchnięte z rynku. Myślę, że jest jeszcze moment na to, żeby zadać pytanie z czatu. Marysiu, czy mamy pytanie od rolników? Tak, cały czas Państwo zadajecie pytania na czacie, na różnych naszych kanałach. Między innymi pojawiło się jedno pytanie do pana Artura. W ostatnich latach coraz większym problemem są szkodniki w rzepaku. Pytanie jest takie, czy hodowcy mają programy hodowlane, które pozwolą uzyskać odmiany odporne, bo to nie jest łatwa odporność. Jeżeli chodzi o pytanie,
bardzo fajne, ciekawe i z szkodnikami generalnie jest tak, że no niestety nie możemy mówić w metodach hodowlanych, trudno jest wyhodować takie odmiany, które będą charakteryzowały się odpornością na jakiegoś szkodnika, czy na chociażby śmietkę, czy na pchełki. Natomiast w przypadku chorób oczywiście jak najbardziej możemy o tym mówić, czy o tolerancjach polowych. Natomiast na pewno w różnych warunkach nasze odmiany są testowane i nie tylko nasze, bo hodowcy testują ich w różnych warunkach stresowych i to jest też stres spowodowany chociażby bytowaniem, żerowaniem szkodników i poszukiwane są te odmiany, które potrafią szybko kompensować straty, które chociażby będą powodowały przez szkodniki. Przykładem tu może być chociażby śmietka w momencie, kiedy zabrakło zapraw w 2016 roku. Na rynku były takie odmiany, które po prostu poprzez ten wybujały szybki wzrost potrafiły w jakimś stopniu kompensować te straty, które powodowały szkodniki. Myślę, że w tym kierunku bardziej należy spoglądać, aniżeli stricte poszukiwanie takich typowych odporności, bo takich jako takich to ja przynajmniej w najbliższym czasie jakoś na horyzoncie nie widzę, a oczywiście nie mówimy tu o GMO, ale od tego uważam, że to jest inny temat i u nas w Europie i w Polsce absolutnie nie, hodowla w tym kierunku nie idzie. Na kolejne pytania odpowiemy oczywiście podczas debaty. Mamy nadzieję, że uda się znaleźć odpowiedzi. Na razie dziękuję panie Arturze.